Dobra, dan. No to tak. Kończy się już 2023 rok, być może jak oglądacie to jest już 2024, a Wy może zastanawiać się ile w końcu ja zarobiłem na tym YouTubie. Czy to była warta gra, czy to była gra warta świeczki po prostu. Ile opublikowałem filmów, ile zgromadziłem wyświetleń na kanale, głównie właśnie na filmach z Chorwacji oraz też jakie są nasze plany na chorwacki rok 2024, bo takie właśnie są. Witam Was serdecznie na kanale Jestem Wolny i dzisiaj troszeczkę takie pogadanki od kuchni, co tam się dzieje, co tam się działo, przechodząc do konkretów w 2023 roku udało się opublikować na tym kanale aż 69 filmów, które cieszyły się naprawdę dużą popularnością, za co serdecznie dziękuję. Ta liczba przekłada się aż na 1,3%. Filmu na tydzień i czasami pytacie mnie już ostatnio, właśnie w prywatnych wiadomościach, kiedy nowe filmy, co tam się dzieje u nas i w ogóle chcemy wszystko wiedzieć. Pozdrawiam Was, e, którzy chcecie w ogóle wiedzieć i którzy, którzy pytacie o to nas, ale ja właśnie wtedy często odpowiadam, że właśnie no, teraz jest taki moment, żeby troszeczkę od tych filmów ochłonąć, ale cały czas oczywiście na kanale coś będzie się pojawiać. Natomiast e, publikowanie tak dużej liczby filmów każdego tygodnia, Dnia przez tyle czasu spowodowało, że jednak tych filmów jest troszeczkę mniej. Wszystkie filmy wygenerowały w roku 2023 aż 659 tysięcy wyświetleń, co daje 1805 dokładnie wyświetleń właśnie każdego dnia, co jest moim zdaniem wynikiem bardzo dobrym. Ten wynik bardzo cieszy, chociaż w pewnym momencie może rzeczywiście miałem gdzieś tam nadzieję na, na trochę. Więcej, ale taki jest YouTube. Na YouTubie też zaszły bardzo duże zmiany właśnie w tym upływającym roku, które zaważyły na różnego typu rzeczach, które wpłynęły potem właśnie na wyświetlenia, na właśnie też przychody z reklam, o których zaraz, zaraz powiem, bo Was to pewnie też ciekawi. Ale zanim e, e, po prostu przejdziemy do tego, to jeszcze wspomnę, że w ciągu tego roku na tym kanale e, przyszło aż 3700 nowych subskrybentów, e, za co serdecznie dziękuję. Serdecznie dziękujemy za to, że, że tu jesteście, że chcecie oglądać te filmy. Jest to niesamowita e, właśnie taka dopałka, dzięki czemu dalej e, chcemy te filmy robić, chociaż już w trochę w innym trybie. E, no i właśnie. E, to jest też taki temat, czyli właśnie kasa pieniądze, e, którą, e, który to temat jest bardzo m, przez wielu widzów, e, właśnie m, taki poszukiwany w odpowiedziach na pytania. E, czy te filmy powstają w ogóle tutaj dla pieniędzy? No nie, ja już tutaj sobie zerknę, po prostu, bo zapisałem wcześniej. E, przychodzę z reklam na YouTube, bo te reklamy są oczywiście właśnie łączone. I jeżeli a, właśnie oglądacie. To te filmy, właśnie z reklamami, to ja wiem, że czasami jest ciężko i czasami są pomijane albo tam niewyświetlane i kończy się oglądanie filmów. Ja to wszystko rozumiem, ale jest to jakiś tam dodatek, który, który pozwalał mi na, nie wiem, na jakieś tam nowe zakupy, żeby nie wiem, udoskonalić sprzęt, na przykład, co też miało miejsce właśnie. Rok 2023 wygenerował przychody z reklam na YouTubie w kwocie 5834 zł. Czyli uśredniając miesięcznie było to 486 zł, czyli średnio na jeden film z 69,84 i 55 groszy. Czyli jeden film nie zarabia nawet 100 zł, a poświęcam na niego 10, nawet czasami godzin, czasami trochę mniej, na przykład 5 albo 6, ale to wciąż jest zarobek na yy, gdzieś tam yy, w granicach 10 zł za godzinę, tak? Upraszczając bardzo, bardzo mocno. Więc y, chyba macie już odpowiedź na pytanie, czy ja robię te filmy dla pieniędzy, no bo tak naprawdę my mówimy mm, o takim przychodzie, a nie o jakby kwocie na czysto, bo jakby czasami też trzeba nie wiem, coś kupić, gdzieś pojechać, wydać pieniądze na paliwo, więc jakby YouTube jest dla mnie żadnym zarobkiem, e, więc możecie być w sumie spokojni też przy okazji, że właśnie te filmy powstają po prostu z ochoty i z jakiejś tam pasji po prostu, którą chcemy się z Wami dzielić. Więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o, o zarobki, bo wielu ludziom się wydaje, że po prostu, że, że to są jakieś duże pieniądze. No duże pieniądze być może są, ale u osób, które mają po kilkaset tysięcy subskrypcji tak, i, i tych wyświetleń dużo więcej. No a tak jak wspomniałem, pewne niekorzystne dla twórców małych i średnich, a jestem małym twórcą, Zmiany na YouTube spowodowały, że właśnie wiele z takich małych kanałów, widać to po pewnej aktywności, że są właśnie mm, coraz rzadziej tam wrzucane filmy i tak dalej. To też zaważyło w pewien sposób na to, co ja chciałem robić tutaj, a czego nie chciałem, ale miejmy nadzieję, że to się zmieni właśnie w 2024 roku. A plany już są konkretne, więc za chwilę o wszystkim powiem. Najpopularniejszymi trzema filmami były tak: poradnik zaplanuj urlop w Chorwacji, Poradnik top miejsc na urlop w Chorwacji i moje takie podsumowanie roku w Chorwacji, czy warto było się przeprowadzić, to też była taka forma poradnikowa, bo tam opowiadałem właśnie o takich aspektach, które bardzo często Was interesują, jeżeli chodzi o właśnie kwestię przeprowadzki do Chorwacji, czy warto, czy nie. A jeżeli chodzi o filmy innego typu, takie bardziej z, z miejsc jakiś, gdzie, gdzie byliśmy po prostu wraz z moją operatorką kamery, oczywiście, e, które opowiadały bardziej o jakichś miastach, o jakichś rejonach Chorwacji, to przede wszystkim tak, najpopularniejszym, najpopularniejszym filmem było Kąpiemy się w kwietniu, czyli relacja z wyspy Hvar, Wymarły Primorszten, czyli z wizytą w marcu właśnie w Primosten i to nie był akurat poradnik, ale miał taką formę poradnikową, czyli przegląd nieruchomości w Chorwacji, gdzie zebrałem kilka po prostu ofert i możliwości, jeżeli chodzi o kupno nieruchomości w Chorwacji i troszeczkę postanowiłem się im przyjrzeć dogłębnie, żeby wam pokazać, to jak to wygląda, czy to w ogóle jest jakiś czy to ma w ogóle jakiś sens po prostu tak, żeby myśleć właśnie inwestycyjnie w Chorwacji z perspektywy czasu uważam, że nie ma sensu. Ale oprócz tego, co się w ogóle wydarzyło w 2023 roku, czy w ogóle jestem z niego zadowolony, e, oprócz Chorwacji e, udało się odwiedzić Irlandię. Jeden film z Irlandii też na kanale jest, drugi wciąż jest gdzieś tam w powijakach. E, ostatnio miałem przerwę, jeżeli chodzi o składanie e, starszych filmów, więc, e, więc on dalej jest po prostu gdzieś tam zamrożony, ale pojawi się na pewno na kanale spędziłem miesiąc w Ukrainie, gdzie pobrałem się z moją operatorką kamery, Jest też bardzo sympatycznie. Z Ukrainy na kanale znalazło się trzy filmy, z których jesteśmy naprawdę bardzo zadowoleni. Polecam, bo naprawdę mają taką fajną vlogową formę i, i pokazują, jak rzeczywiście teraz wygląda rzeczywistość po prostu u naszych sąsiadów. I co? Co jeszcze się stało w 2023 roku, co... O czym dowiedzieliście się z poprzedniego tak naprawdę filmu, czyli właśnie wyprowadzka z Chorwacji. Tak, jestem już w Polsce. W jakim mieście? Myślę, że wielu z Was już się tego domyśliło, bo były pewne takie powiedzmy małe, małe ślady, o których, po których można było zgadnąć, jakie to jest właśnie miasto w Polsce. Zadomowiliśmy się tu już może nie jakoś. Hiper, super bardzo mocno, ale jesteśmy zadowoleni. Eee, pytacie mnie, czy w ogóle z tego nowego miejsca będą pojawiać się filmy. Zobaczymy, nie jestem w stanie czegoś takiego obiecać. Być może wiosną, kiedy zrobi się ładniej, bo teraz jest jednak pełnia zimy, chociaż bardzo wiosenna, trzeba przyznać, więc co się jeszcze okaże. Ale biorąc pod uwagę fakt, że no, te filmy z Polski cieszą się różną popularnością, to jest to jeszcze temat do przemyślenia. Ale co dalej? Co na 2024 i czy ma to związek z Chorwacją? Oczywiście, że ma to związek z Chorwacją. Wiosną planujemy spędzić w Chorwacji minimum miesiąc i właśnie będzie to znowu taki tak jakby powrót do korzeni, czyli miksowanie pracy z urlopem. Na początku takie dwa tygodnie, gdzie będziemy normalnie pracować, chcemy spędzić na Półwyspie Istria a dokładnie w Rowień, mamy już miejsce zaklepane, które jest naprawdę super lokalizacją. To znaczy super. Nie jest super, jeżeli zależy Wam na bliskości Starego Miasta, bo do Starego Miasta spacerem będziemy mieli 20-25 minut, co nie jest jakoś też strasznie daleko, ale z drugiej strony będziemy mieli bardzo, ale to bardzo blisko do bardzo ładnej plaży, co akurat jeżeli chodzi o Istrię, ja wiem, że tutaj pewnie wielu z Was się nie zgodzi, ale jest no, mimo wszystko dużo trudniej niż w Dalmacji. Więc cieszy nas, że, że wieczory będziemy mogli na przykład spędzać po pracy właśnie gdzieś tam na plaży, a jednocześnie mieć w zasięgu, ręku, w zasięgu ręki yy, właśnie stare miasto Wrowin, ale planujemy też objazdówkę. Wykorzystamy weekend na zwiedzanie jak największej liczby miejsc i oczywiście nagranie tam filmów z jak największej liczby miejsc. Także trzymajcie rękę na pulsie, bo wiosną i wczesnym latem na tym kanale będzie. Mam nadzieję, że dużo filmów właśnie z Isti. A kolejne dwa tygodnie urlopu, którego w sumie jeszcze nie zaklepałem, ale mam nadzieję, że się uda. Ale już się rozglądamy. I tutaj mam straszny dylemat. Bo ogólnie na początku byliśmy przekonani co do wyspy Kyrk. Potem jeszcze w naszych rozważaniach pojawiało się także wyspa Pag. E, ostatnio e, pod wpływem, tak jakby filmów na YouTubie, też zaczynamy myśleć o Rab i przez naszą głowę też przechodzi taka mi się wydaje, że bardzo mało popularna wyspa, jeżeli chodzi o walory turystyczne, czyli cres. Ogólnie uparliśmy się na wyspę. Być może podzielimy te dwa tygodnie urlopu na dwie wyspy, jeszcze nie wiem. To w ogóle dobrze, że z Istrią się udało, bo, bo w pewnym momencie już mieliśmy takie zawahania, czy w, ogóle, czy w ogóle Istria, czy nie. Nie wracamy do Dalmacji, ale, ale Dalmację odwiedzimy pewnie po prostu za kilka lat, jak już, jak już zatęsknimy na dobre, bo jesteśmy nią już trochę nasyceni. Myślę, że na kanale w ogóle pojawią się jakieś filmy, w których pokażę. Pokażemy raczej Wam, jak przygotowujemy się do tego, do tego właśnie wyjazdu i co planujemy zobaczyć, co planujemy nagrywać, co planujemy filmować. Ale oprócz tego, jeżeli chodzi wciąż o chorwacki klimat, ale nie w Chorwacji, ale w Polsce, kończę pisać książkę. Wszystko jest na dobrych torach. Nie spodziewam się żadnych obsługów, czyli właśnie gdzieś tam, przełom lutego, marca, czy może maksymalnie począt koniec marca, to już będzie taka realna. Data, kiedy właśnie będziecie mogli przeczytać moją książkę o Chorwacji, o moich doświadczeniach, o przeprowadzce, o życiu w Chorwacji, i ja wiem, że tam akurat nie będą poruszone tematy właśnie, jeżeli chodzi o wyprowadzkę z Chorwacji, bo chcę się skoncentrować, mimo wszystko na pobycie, ale wiem, że ten temat wyprowadzki z Chorwacji. Był dla wielu z Was poniekąd nie kontrowersyjny, ale też wiem, że nie ja jeden, nie my jedni w zasadzie e, stoimy, a raczej my już zrealizowaliśmy w zasadzie ten moment, że, że wyprowadziliśmy się z Chorwacji, ale na przykład Iza Igor z na Prawdziwa Chorwacja. Pozdrawiam Was serdecznie, e, też chyba z tego co widziałem, są na pewnym takim rozdrożu życiowym, że nie wiedzą co dalej. W ogóle zapraszam was, jak będziecie chcieli stworzyć jakąś pogadankę po prostu wspólną, to dlaczego nie? O doświadczeniach, o przemyśleniach e, i tak dalej. Więc ta książka będzie oczywiście o tym etapie, po prostu trochę o mnie, trochę o podróży, trochę o rzeczach na miejscu. Lektury będzie sporo, bo treść rozrasta się każdego dnia, ale główna część książki jest już kończona, więc zostają takie bardziej ciekawoskowe rozdziały do napisania i też trochę takich ciekawoskowych o YouTube, bo też takie właśnie przewidziałem, bo być może wielu z Was to po prostu ciekawi, jak to wygląda od kuchni. I tak to właśnie wygląda, jeżeli chodzi o nasze plany na 2024 rok. Dziękuję, że zechcieliście wysłuchać tego podsumowania 2023 roku. Ja na nowy rok życzę Wam wraz z moją operatorką kamery przede wszystkim dużo szczęścia i zdrowia, ale przede wszystkim realizacji podróżniczych marzeń. Abyście mogli dostać się po prostu we wszystkie miejsca, które sobie zaplanowaliście, a może też odkryć jakieś niespodzianki, po prostu e, miejsca, których właśnie się nie spodziewaliście, ale e, znaleźliście się, znajdziecie się tam przypadkowo i będziecie czerpać e, z tego e, wiele radości, ale też przede wszystkim udanych urlopów, udanego planowania, e, wakacji w Chorwacji. Dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia w następnym filmie. Bog!